Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Renata Wiśniewska i jestem mediatorem. Ja się nazywam Maciej Ciechomski i też jestem mediatorem. A tematem tego wykładu jest mediacja. A konkretnie chcieliśmy porozmawiać na temat korzyści, jakie niesie wprowadzanie mediacji do szkoły. Korzyści w takim ujęciu wieloaspektowym. Odpowiemy sobie na pytanie, po co szkole mediacja tak naprawdę? I też chcielibyśmy wyprzedzić pewne obawy Państwa albo podejrzenia, więc zaczniemy od takiego może troszeczkę pytania zaczepnego. Czy mediacja jest taką tabletką, pastylką, która rozwiąże wszystkie problemy w szkole? Czy jest tą złotą różdżką Harry'ego Pottera, którą zamachamy i wszystkie problemy szkolne znikają? Jak brzmi odpowiedź na to pytanie? Jest czy nie jest takim rozwiązaniem? Z naszych doświadczeń w pracy z dziećmi wynika, że mediacja nie jest dla każdego. Z prostego powodu. Dlatego, że mediacja jest procedurą dobrowolną. Zatem strony biorące udział w konflikcie, żeby przystąpić do mediacji, muszą wyrazić na to zgodę. Jeżeli wyrażą zgodę, to dopiero wtedy możemy mówić o rozpoczęciu procedury mediacji. Brzmi to trochę jak wada, że nie jest dla każdego, ale przecież to jest olbrzymia zaleta tego procesu, bo jeżeli ludzie sami decydują o tym, czy chcą uczestniczyć w tym procesie, sami wybierają, jak się zachowają i decydują się wziąć odpowiedzialność za swoje zachowania, to wtedy możemy dopiero mówić o korzyściach płynących z mediacji. I te korzyści, proszę zwrócić uwagę, nie dotyczą wyłącznie stron, które są uwikłane w konflikt. Bo to jest oczywiste, że rozwiązany konflikt dla, przypuśćmy, Alicji i Ani, czy tam dla Piotrusia i Jasia, to jest fajny krok naprzód w szkole, bo pozbyli się jakiegoś problemu. Tak? Dla nauczyciela jest to dobra sytuacja, bo też rozwiązany został jakiś problem w klasie. No ale przecież to nie jest jedyna korzyść, bo te działania naprawcze dotyczą nie tylko tych dwóch osób, ale też często grupy. Całego środowiska szkolnego. I całego środowiska. O mediacji się mówi, że mediacja po pierwsze jest instytucją dla pokrzywdzonego, a sami Państwo doskonale wiecie, że kiedy uruchamiają się konflikty w szkole i rozmawiamy z dziećmi, to żadne z nich nie myśli o sobie, że jest sprawcą konfliktu. Zwykle odpowiedzialność przerzuca na tę drugą osobę. Ale często bywa również tak, że kiedy wygeneruje się konflikt między tymi przysłowiowymi dwiema osobami, tak jak powiedział Maciej, w ten konflikt uwikłana jest też społeczność szkolna. Dlatego, że w szkole nic nie dzieje się, o czym by się pozostali uczniowie tak naprawdę w ciągu 5-minutowej przerwy nie dowiedzieli. Zatem, wracając do też naszych informacji na temat konfliktu, musimy pamiętać o tym, że nikt z nas nie lubi być w konflikcie sam. W związku z tym, jeżeli ja jestem stroną w konflikcie, a Maciej jest drugą stroną, to my na terenie szkoły będziemy sobie szukali grup wsparcia, które będą nam pomagały w takim troszeczkę, czasami nawet siłowym przekazaniu informacji, że nasza racja jest najważniejsza. Jeśli nie, to radź sobie z tym. No i mamy od razu zaangażowanych w rozwiązanie konfliktu już kilka albo kilkanaście osób, a czasem kilkadziesiąt. Ale osoby obserwujące to, co się dzieje między uczniami oraz rozwiązujące, obserwujące uważnie, w jaki sposób się rozwiązuje te konflikty, też w tym uczestniczą. Jeżeli znajdzie się, przypuśćmy, osoba dorosła, która powie, ty jesteś winny, ty go przeproś, zrób to i to. Konflikt jest rozwiązany, ale zastanówmy się, jak, dla kogo jest rozwiązany i czy to jest sprawiedliwe i dla kogo to jest sprawiedliwe.
O mediacji tak ładnie się mówi, że mediacja jest instytucją, która pomaga przywrócić taki ład społeczny. Oczywistym jest, że żaden konflikt, który uruchamia się w szkole, nie pozwoli przywrócić tego ładu społecznego do takiej formy, jaka była przed konfliktem, ale przecież nikt nie zabrania nam, żeby ten ład społeczny był lepszy niż ten przed wybuchem konfliktu, prawda? To by było spojrzenie na konflikt jako jakoś motor rozwoju i zmiany najlepsze. Państwo jak popatrzycie po kolejnych ekranach e-learningu, możecie odnieść wrażenie, że dużo tam jest górnolotnych treści związanych właśnie z pojęciem sprawiedliwości, działań naprawczych, klimatu szkoły, budowania całej takiego szkolnego klubu mediatora jako pewnego ruchu społecznego na terenie szkoły. Chcielibyśmy taką do refleksji skłonić i też korzystając z tego, że mamy możliwość powiedzenia Państwu paru słów w czasie wykładu, uczulić na to, żeby spojrzeć na szkolne konflikty i na instytucję mediacji trochę szerzej, właśnie jako na instytucję przywracania sprawiedliwości w całej społeczności szkolnej, że to, co się dzieje pomiędzy dwójką uczniów, to nie jest tylko sprawa tych dwóch uczniów i nauczyciela, który chce załatwić sprawę, ale jest to sprawa też wszystkich obserwatorów i budowania pewnego wspólnego sposobu rozwiązywania problemów w szkole. Tak byśmy to nazwali. Też takim, aktywnego. Takiej wiedzy o tym, jak w danej szkole, jakie ta szkoła ma zwyczaje, jak te problemy się rozwiązuje. Tam, gdzie mamy uruchomione szkolne kluby mediatora i gdzie one funkcjonują od wielu lat, z doświadczeń naszych i z wymiany informacji ze szkołami wynika, że rodzice bardzo często warunkują uczestnictwo w edukacji swojego dziecka w danej szkole tym, że jest tam właśnie taki ruch społeczny, który pozwala im na to, żeby te konflikty były rozwiązywane na drodze dialogu. O mediacji śmiało można powiedzieć, że mediacja jest taką instytucją, która pełni w stosunku do uczestników konfliktu takie, realizuje takie elementy wychowawczo-resocjalizacyjne. Dzieci mówią o tym, że dla sprawcy konfliktu korzyść jest taka, że sprawca nie dostaje takiej etykiety. A popatrzcie Państwo na nasze doświadczenia. Jeżeli cokolwiek się w którejkolwiek szkole dzieje, to każdy z nas, nauczycieli, ma z tyłu głowy taką informację z listą 5-10 osób, o których wiemy, że na terenie szkoły, jeżeli zadział się konflikt, to albo oni brali w tym udział, albo coś wiedzą na ten temat, albo jeszcze inaczej. Nic w szkole się nie zadzieje bez ich wiedzy, zgody czy z ich udziałem. No. I teraz popatrzcie, co dla pokrzywdzonego? Dzieci mówią w bardzo prosty sposób. Pokrzywdzony się nie chowa za niczyje plecy, ani za pedagoga, ani za wychowawcę, ani za rodzica. Mediacja mu daje szansę na to, żeby w bezpiecznych warunkach przyjrzał się swoim potrzebom, żeby wziął odpowiedzialność za decyzję, żeby popatrzył na sytuację w taki sposób. Nie czeka tylko biernie na wyrok. Ja powiedziałem nauczycielowi, on zdecyduje, tylko jest aktywnym uczestnikiem tego procesu. Ja czasami na szkoleniach robię taką dramę, gdzie wcielają się uczestnicy w różne osoby. W sąd się bawimy. I wnioski są bardzo podobne w przypadku tych dram, że w sądzie ten konflikt jest bardzo często przejmowany przez obrońców, adwokatów, osoby, które odgrywają na przykład rolę rodziców. Wszyscy się skupiają na sprawcy, zastanawiają się, jak ta wina była duża, jakie okoliczności mogą go usprawiedliwić, a ten, który powinien być najbardziej zainteresowany, siedzi sobie cichutko z boku, troszeczkę steroryzowany przez tą całą
instytucje i widowisko, które się odgrywa. I nie ma tam dla niego po prostu miejsca. I wtedy to widać wyraźnie przy tej dramie, dlaczego mediacja jest instytucją dla pokrzywdzonego. To jest szansa na to, żeby nawet jeżeli ze względów osobowościowych albo własnych doświadczeń są dzieci takie w szkole, które wchodzą w rolę ofiary, żeby nie utwierdzać ich w tej roli ofiary, żeby one właśnie w sposób aktywny mierzyły się z tymi problemami, nabierały pewności siebie, zaufania do siebie i zaufania do instytucji, również zaufania do szkoły. Więc natomiast tak, analizując dalej i opierając się na tym trzecim filarze, jakim jest społeczność szkolna, należy pamiętać o tym, żeby wykorzystać w pełni zasoby społeczności szkolnej. W tej sytuacji, budując szkolne kluby mediatora, korzystamy z wiedzy, kompetencji uczniów, mediatorów rówieśniczych, którzy pod okiem dorosłych osób prowadzą mediacje dotyczące poprawy relacji między ich kolegami. Dlatego, proszę Państwa, że wszyscy mamy świadomość, że jako dorośli nie mamy dostępu do całego arsenału sytuacji konfliktowych, które mają miejsce w drodze do szkoły, w drodze ze szkoły, w miejscach, w których nasz wzrok nie sięga, a kiedy konflikt wybucha, musimy mieć świadomość tego, że my bardzo często widzimy tylko czubek góry lodowej. I wtedy taką nieodzowną pomocą jest prowadzenie mediacji przez mediatorów rówieśniczych, oczywiście pod superwizją, pod okiem mediatora dorosłego. To nam daje możliwość rozwiązywania tych problemów, które w szkole występują, tak na drodze maksymalizacji różnego rodzaju korzyści dla stron. Bo problemy można rozwiązywać na różne sposoby i czasem jest problem rozwiązany, uważamy, że dobrze, dlatego, bo zgodnie z przepisami panującymi w szkole. Została wymierzona kara, jest przywrócony porządek, ale to jest porządek przywrócony tylko na poziomie przepisów prawa. Satysfakcja jest taka z załatwienia, ze sposobu załatwienia sprawy i efektu. No, tu może być różna. Z punktu widzenia nas, dorosłych, jest to przeprowadzone zgodnie z literą prawa, z procedurami. Ja na co dzień pracuję w zakładzie poprawczym i robiłam kiedyś takie badania wśród moich wychowanek, czy one uważają, że umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej jest adekwatne do przewinienia, jakiego się dopuściły. Jest to już decyzja sądu. I proszę sobie wyobrazić, że bez względu na czyn karalny, jakiego się dopuściły, żadna wychowanka nie uważała, że kara jest adekwatna do sytuacji, w której brała udział. Żeby odnieść to, co mówisz, do mediacji, w mediacji zawsze mediator sprawdza, czy sposób rozwiązania tego problemu jest dla stron adekwatny, czy są do tego przekonani i nie zostanie podpisana ugoda przez strony, dopóki mediator, który jest też strażnikiem ugody, nie sprawdzi, nie dowie się, nie dopyta stron, czy wiedzą, na co się zgadzają i czy na pewno chcą to podpisać. W związku z tym też poziom satysfakcji stron w mediacji jest zupełnie inny, bo oni mówią, to zostało rozwiązane tak jak chcę, ja się z tym zgadzam, tak, bo ja to wymyśliłem, miałem na to wpływ, podpisałem się i dalej przy tym stoi, więc nie będzie też pokusy, żeby na przykład oszukać na etapie realizacji ugody i powiedzieć, że a ja jednak się do tego nie będę dostosowywał. Te ugody mediacyjne są potem wykonywane. Bo dlaczego miałoby nie być wykonywane? Skoro autorami są uczestnicy mediacji. My jako dorośli dbamy o to, żeby one były zgodne z prawem i z zasadami współżycia społecznego. Patrzcie Państwo, co się dzieje. Dzięki uruchomieniu procedury mediacyjnej, czy nawet na początku wykorzystania samych technik mediacyjnych przez wychowawcę, przy rozwiązywaniu bieżących sytuacji
trudnych, nie zawsze konfliktowych w jego klasie, uczymy dzieci takiego twórczego myślenia o konflikcie. Bo sam konflikt nie jest zdarzeniem traumatycznym. Do momentu, kiedy nie podejmiemy działań, które spowodują to, że będzie nam się kojarzył z trudnymi sytuacjami. To są bardzo ważne kompetencje społeczne. To są kompetencje komunikacyjne, zakresu podejścia w ogóle do problemów, twórczego działania, współpracy w grupie, ale też budowanie kapitału społecznego w szkole, czyli tego zaufania do osób i instytucji, gdzie no, w Polsce jest z tym słabo, to pokazują badania międzynarodowe, jak się Polska plasuje, no niestety w tej drugiej połowie krajów, też w kwestii zaufania społecznego i zaangażowania społecznego. To jest następny wymiar, który jest realizowany właśnie w mediacji. Dzieci uczą się odpowiedzialności, nabywają nowych umiejętności i jak to mówiło się kiedyś, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość nam trąci. Więc uczymy też dzieci, że biorą odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje zachowania. O mediacji się mówi, że mediacja może nie jest panaceum na wszystko, ale z całą pewnością życzymy Państwu tego, żebyście tak jak my przekonali się, że mediacja czyni cuda. Czyli może nie różdżka, nie pigułka, ale na pewno sprawdzone, dobre narzędzie pracy wychowawczej, edukacyjnej w różnych wymiarach. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.